Dziś moim gościem jest Mateusz Jasiński, nauczyciel ruchu, doktor akupunktury, trener biegania i założyciel marki trenerbiegania.pl. Ukończył maratony w takich miastach jak Nowy Jork, Berlin, Honolulu, Rzym i nie tylko. Na swoim koncie ma także przebiegnięcie kilku ultramaratonów, m.in. 100-kilometrowego Race to the Stones w Anglii oraz legendarnego Comrades w RPA. Jako trener doprowadził niemal 300 osób do realizacji swoich celów biegowych. Wielkie dzięki za przyjście do naszego odcinka. Ja dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj zwracamy się do osób, które jeszcze nie biegały, planują zacząć biegać i zastanawiają się, jak to zrobić. Mamy tutaj eksperta, więc co, zaczynamy. Jeżeli masz, człowieku, dwie zdrowe nogi, to bieganie może być dla ciebie. Bieganie jest jednym z najbardziej podstawowych wzorców ruchu człowieka. Także jeśli chcesz, aby twoje powięzi i mięśnie były dobrze odżywione, żeby dobrze się czuć w swoim ciele, to bieganie kilka razy w tygodniu, albo nawet do autobusu, albo w różnych momentach w ciągu dnia, dobrze wpłynie na twoje ciało. Także bieganie jest dla każdego, kto chce się ruszać. Bieganie to jest taka magiczna aktywność fizyczna, że po pół godzinie nasze ciało zaczyna produkować endorfiny i samopoczucie tuż po bieganiu jest rewelacyjne. To trochę tak wygląda, że nasze ciało to jest taka fabryka narkotyków, tylko trzeba naszemu ciału dać odpowiedni ruch i odpowiednie bodźce. Bieganie jest jednym z tych elementów. Jeżeli chcesz się poczuć dobrze, jeżeli chcesz się odmulić, jeżeli masz gorszy dzień, to po prostu pójdź do lasu i pobiegaj. Nie skupiaj się na dystansie, nie skupiaj się na prędkości, po prostu zacznij się ruszać w naturze, a wtedy gwarantuję ci, że to jest zupełnie inna rzeczywistość i wkraczasz dzięki bieganiu do zupełnie innego wymiaru, wymiaru, w którym człowiek się czuje ze sobą dobrze, no i ten uśmiech na twarzy pojawia się naturalnie. Będąc trenerem biegania już tyle lat, widzę jeden bardzo nagminny błąd, a mianowicie nieprzygotowanie całego układu ruchu, całego ciała do wysiłku, którym jest bieganie. Nasze stawy i nasze ciało potrzebuje ogólnego wzmocnienia, także jeżeli do tej pory nic nie robiliście ruchowo, fizycznie i nagle porywacie się na bieganie, skupiacie się na kilometrach, a jeszcze nie daj Boże, od razu będziecie zaczynać bieganie od twardej nawierzchni, to jest bardziej niż pewne, że albo złapie was kontuzja, albo przeciążenie, albo dojdziecie do wniosku, że to bieganie to jest do bani, bo powoduje ból i dyskomfort. No nie. Nasze ciało potrzebuje się wzmocnić, także jeżeli nie chcesz mieć typowych urazów związanych z bieganiem, a te występują w 90% przypadków już po roku biegania, ludzie, którzy zaczynają, mają bardzo poważną kontuzję. Także jeżeli chcesz tego uniknąć, skup się na holistycznym podejściu do ciała. Bieganie to jest tylko jeden z elementów całej układanki zwanej zdrowym stylem życia i zdrowym ruchem. Nasze ciało potrzebuje wszechstronnych bodźców, aby się rozwijać, także bieganie jest tylko jednym z elementów dobrej diety. Potrzebujesz również treningu siłowego, mobilnościowego, koordynacyjnego, tak aby twoje ciało zostało odżywione tym, czego potrzebuje. Musicie, drodzy ludzie, pamiętać, że każdy z nas jest wyjątkowy pod tym względem, że prowadzimy różny styl życia, mamy różną budowę ciała i mamy różną przeszłość związaną z ruchem. Także nie ma jednego uniwersalnego pojęcia na temat tego, w jaki sposób trenować. Ale po pierwsze, chciałbym was zachęcić do tego, żebyście słuchali swojego ciała. Czyli jeżeli zastanawiacie się, jak wyjść zacząć biegać, to po prostu wyjdźcie do lasu, załóżcie wygodne ubranie i zacznijcie na początku biegać w taki sposób, aby móc oddychać tylko nosem. Nawet jeżeli to będzie szybszy marsz, bo jeżeli zaczniecie biegać i będzie już zadycha, no to wtedy znaczy, że wasza kondycja wymaga bardzo spokojnego wdrożenia się do ruchu. Także po prostu wejdźcie do lasu i czerpcie przyjemność z tego, że się przemieszczacie, że się poruszacie. To na początku może być szybszy spacer, a jeżeli poczujecie taką potrzebę, to co jakiś czas, kiedy poczujecie, że wypoczniecie, zróbcie sobie taką przebieżkę, jakbyście byli, nie wiem, Forrestem Gumpem i decydujecie, że biegniecie od drzewa do drzewa. I po prostu bawcie się tym, czerpcie z tego radość, czerpcie radość z ruchu. Gdybym ja miał mniej więcej powiedzieć taki scenariusz treningu dla początkującego, to wejdź do lasu, zrób sobie kilka minut szybkiego marszu, później przeplataj marsz z biegiem. Bieg niech będzie taki, żebyś był w stanie oddychać nosem. Jak już się zmęczysz, to pomaszeruj sobie z powrotem, aż wypoczniesz i później znowu zacznij biec. Także im więcej przyjemności tym wszystkim, tym większe korzyści dla naszego ciała, tym większe szanse na to, że aktywność zostanie z tobą na dłużej.
Po treningu. Z mojej perspektywy po treningu dla mnie najważniejszy jest proces schłodzenia, czyli przygotowania organizmu do tego, że może już zacząć procesy regeneracyjne. W moim przypadku wygląda to tak, że po bieganiu robię pewną rutynę mobilnościową, czyli dbam o dobre zakresy ruchów w każdym stawie. Nie polecam rozciągania. Mobilność to jest klucz do zdrowia. Rozciąganie nie jest do końca dobre dla naszego zdrowia. Dlaczego? Poczytajcie o mobilności. Druga kwestia. Ja po bieganiu robię sobie zimny prysznic, dlatego że zimny prysznic to jest siłownia dla układu krążenia. Jeżeli chcecie czerpać przyjemność z biegania, z ruchu, jeżeli chcecie czuć się dobrze w swoim ciele, dbając o serducho, to róbcie zimne prysznice. To jest rewelacyjny sposób na długowieczność, na dobre zdrowie, no i na siłownię dla pompy, która pompuje życie, nie tylko w trakcie biegania. Moi drodzy, bez ściemy jak zawsze. Im dłużej biegam, tym mniej potrzebuję. Na początku myślałem, że potrzebuję nie wiadomo czego. I super butów, i super zegarków, i badań na początek, żeby zacząć i tak dalej. Można zacząć w tę stronę, ale z autopsji wiem, że taka motywacja jest krótkotrwała i zewnętrzna, więc jeżeli chcesz być wytrwały w czymkolwiek i z satysfakcją robisz to, co robisz, to zacznij od motywacji wewnętrznej. Ja na przykład w tym momencie do biegania potrzebuję przestrzeni dookoła siebie i chyba wygodnych spodenek, bo ja zazwyczaj jak biegam, to biegam na bosaka, bo kocham kontakt z ziemią. Kiedyś biegałem w butach, a teraz kiedy tylko mogę, biegam na bosaka. I przyjemnie jest mieć taką wolność, że niezależnie od tego, gdzie jesteś, po prostu masz swoje stopy, które są na tyle silne i wytrzymałe, że możesz biegać sobie po lesie. I to jest super satysfakcja i taka wewnętrzna siła, którą daje natura. Natomiast jeżeli myślisz o jakiejkolwiek inwestycji, to ja polecam inwestować w świadomość, w wiedzę, czyli inwestuj w wiedzę na temat tego, jak pracować nad siłą nóg, jak pracować nad mobilnością, inwestuj w wiedzę na temat procesów regeneracyjnych, na temat tego, jak się odżywiać, żeby twoje ciało funkcjonowało jak najlepiej, czyli poszerzaj swoją świadomość na temat fizyczności, na temat swojego umysłu, a wtedy no, zobaczysz, że ten zwrot z inwestycji jest największy, bo buty po kilkuset kilometrach się rozwalą, zegarki, z czasem ci się znudzi bieganie z zegarkiem, a wiedza o twoim ciele zostanie z tobą na zawsze, także polecam inwestować w wiedzę. Ja, moi drodzy, przez całe życie biegałem. Nawet moim marzeniem było to, żeby wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. Sobie nawet kiedyś wytatuowałem kółeczka. A zmierzam do tego, że przez całe życie biegałem i myślałem, że bieganiem zbawię świat. Stworzyłem najpopularniejszy serwis o bieganiu. Byłem celebrytą biegania. Byłem w stanie oddać życie za bieganie, bo uważałem, że to jest jedno z niewielu narzędzi w życiu, dzięki któremu człowiek może zmienić swoje życie i żyć lepiej. Naprawdę w to wierzyłem, ale w pewnym momencie życia zauważyłem, że środowisko biegaczy i ludzi naprawdę wkręconych w bieganie to nie są ludzie do końca szczęśliwi, to są ludzie skupieni na czasach, na zegarkach, na rywalizacji, na sprzęcie i trochę gdzieś tym wszystkim została zatracona idea tego, że po pierwsze zostaliśmy stworzeni do ruchu, nie tylko do biegania, do ruchu w ogóle. I miałem w sobie takie poczucie, że przebiegłem maratonem w wielu miastach na świecie, te moje czasy były niezłe, ale wciąż mi czegoś brakowało. I teraz z perspektywy czasu myślę sobie po prostu, że moje ciało nie dostawało to, czego potrzebuję, czyli dawałem takie marchewki w mojej diecie. I teraz wyobraźcie sobie, że w swojej diecie opieracie się tylko na marchewkach i jecie ją na śniadanie, obiad, kolację. No, ile nie ma nic złego w marchewkach, to jeżeli taka dieta będzie towarzyszyć w waszym życiu, to nie dostarczycie wszystkiego, co potrzebuje ciało. I podobnie jest z ruchem. Ja przez całe życie biegałem i biegałem i biegałem i pomijałem szereg różnych aspektów ruchu. A biorąc pod uwagę korzyści i to, czego potrzebuje dzisiejszy człowiek, to nawet godzina tańczenia do muzyki w domu przyniesie więcej korzyści niż to, że się będziecie przygotowywać do maratonu. To, co chcę wam przekazać, to to, żebyście się po prostu ruszali i żeby ten ruch był elementem waszego życia, a nie, że ruch wam towarzyszy od 17 do 18 w klubie fitness 3 razy w tygodniu, bo do tego nie zostało stworzone nasze ciało. Buduj sobie, człowieku, szereg takich nawyków, żebyś mógł w trakcie dnia się ruszać i nie myśleć, że robisz trening. Przykład. Każdy z nas może siedzieć w głębokim przysiadzie, tak zwanym słowiańskim przykucu, który ma mnóstwo pozytywnych korzyści dla naszego układu ruchu. Przykładowo, dzięki temu, że będziemy siedzieć w głębokim przysiadzie, jak będziesz sobie, człowieku, siedzieć w tej pozycji, to po pierwsze dbasz o dobre zdrowie kostek, kolan, bioder, dbasz o dobrą mobilność i rozluźnienie odcinka lędźwiowego i możesz to robić czekając na przystanek albo robiąc jajecznicę. Dalej możesz, człowieku, robić sobie zimne prysznice, o których już mówiłem, które są genialną siłownią dla naszego układu sercowo-naczyniowego. Możesz sobie na przykład, człowieku, odkryć praktykę falowania kręgosłupem. I tutaj wam sprzedam wiedzę wartą miliony, serio.
tylko że nie odczujecie wartości tej wiedzy, jeżeli nie zaczniecie tego robić. To, co powinien robić każdy człowiek, to tak zwane falowanie kręgosłupem. Dlatego, że kręgosłup jest fontanną młodości. Jeżeli w wieku 70 lat będziecie robić mostek, to znaczy, że będziecie się bardzo dobrze poruszać. Jeżeli obciąłby wam teraz nogi i ręce, to wciąż się będziecie poruszać, ale jeżeli wam wyjmę kręgosłup, nie ma takiej możliwości, żebyśmy funkcjonowali. Płynność kręgosłupa i dobre zdrowie kręgosłupa to lepszy przesył impulsów nerwowych do wszystkich organów wewnętrznych. To lepsze samopoczucie w ciele i wolność w ciele. I teraz, żeby już za dużo nie gadać, mniej więcej wam pokażę, o co chodzi z kręgosłupem. Nasz kręgosłup potrzebuje tego typu ruchu. A dzisiaj my wszyscy chodzimy sztywni. Czyli jeżeli człowieku chcesz się czuć dobrze, to faluj kręgosłupem i odżywiaj swój kręgosłup tak zwaną jakością wody, jakością ruchu zwaną woda. Woda też płynie sobie. Pamiętacie, Bruce Lee powiedział kiedyś, bądź jak ta woda. No to właśnie miał trochę na myśli to, żeby być, dostosowywać się do otoczenia, być miękkim, a nie tylko sztywnym. Więc kręgosłup to coś więcej niż tylko nie garb się. Polecam eksplorować falowanie kręgosłupem. Dajcie znać w komentarzach, czy wy biegacie, planujecie biegać, a może biegaliście. A jeżeli chcecie świadomie zacząć przygodę z bieganiem, to zapraszam na trenerbiegania.pl po dobrą wiedzę. Na razie. Cześć. Aloha.